Dzień dobry, witam was moi kochani, niezwykle gorąco, chłodno, no i serdecznie w kolejnym odcinku z Pogromców Mitów w GTA San Andreas. Ja jestem Hubson, no i na początku mam do was pytanie i chciałbym uzyskać od was odpowiedź na serio, na poważnie. Czy wy bez kitu uważacie mnie za jakiegoś masterminda, no i gościa, który może mieć IQ większe niż Enrique z ballady Gay'a Tony'ego? What's IQ, H? 76, motherfucker. Miłe to i dziękuję, ale no niestety tutaj się mylicie. Poza tym sekcja komentarzy ponownie nie zawodzi. Ja serio w swoim życiu byłem w kilku fajnych zoo. Miałem takie szczęście, że raz, jak miałem lat 12, to byłem w takim hiszpańskim parku z jakimiś fokami, orkami i różnymi innymi kogutami. Ale takiej zdziczałej małpy jak ta, czy napisała ten komentarz, to jeszcze i tak nie miałem okazji widzieć. Chociaż i tak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, no bo jak czytałem ten komentarz, to przypomniał mi się naprawdę bardzo dobry stand-up Błażeja Krajewskiego. Był jeden koleś, który był mega naćpany. Na pewno widzieliście takiego typa. Taki łysy, chudy, patol, taki typowo odklejony od rzeczywistości. Taki wiecie. A no i właśnie, fajnie, że i tak byku subujesz. Dzięki bardzo. No a żeby kupić fajne, eleganckie gierki w super cenie, to zapraszam was do serwisu Eneba. Znajdziecie tam zarówno nowe, jak i stare gry, szarki, paysafe cardy, widolce, no i inne różnego rodzaju doładowania. Na górze strony macie zawsze wyświetlone zakładki, w których ukryte są aktualne promki. Kluczyki do gier, które kupicie, aktywujecie normalnie na wybranej przez siebie platformie. Także jeżeli szukacie przykładowo jakiejś gry do kupienia, to wpadnijcie na Enebę, aby zobaczyć, czy to, czego szukacie, nie znajdziecie tam przypadkiem w lepszej cenie. Potrzebne linki zostawiam w opisie. Co do mitu z magnesami, to czy jak pojazd będzie podczepiony do helikoptera i żurawia, to czy żurawiem właśnie będziesz mógł podnieść auto z helikopterem? No i to jest naprawdę elegancka sugestia, moi drodzy, od samego początku z uwagi na to, że w ostatnim odcinku udało się osiągnąć coś, co moim zdaniem było nie do osiągnięcia. Udało nam się podczepić pod samochód dwa magnesy jednocześnie. Jeden ze śmigłowca, a drugi z dźwigu. Mam nadzieję, słuchajcie, że ta próba wyjdzie i nie będzie czegoś takiego, że w momencie, kiedy wysiądziemy z tego naszego lewiatana, to że jego magnes przestanie tak jakby działać. To może być, no niestety, dosyć kluczowa rzecz. Weźmiemy sobie tego admirala najwyżej jak się da, żeby nie było takiej sytuacji, że helikopter po zaczepieniu magnesu, jak z niego wysiądziemy, rozpierniczy się o ziemię, ponieważ jego linka jest też całkiem długa. O kurde, co jest? No nie mogę tam podlecieć. Obniżyłem, słuchajcie, teraz trochę wysokość, na jakiej wisi ten admiral i powinno być nieco łatwiej go teraz o magnes zaczepić, tego śmigłowca. O dobra, 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 udało się, elegancko. No i jedyne, co musimy teraz zrobić, to wysiąść z tego helikoptera i zobaczyć, czy to wszystko będzie funkcjonować. Ej, działa! Ło, kurde, nie zdążyłem tego sfilmować. Ale działa, zdecydowanie tak, jak najbardziej można coś takiego ogarnąć. Jeszcze podczas montażu sobie jedną próbę dograłem, jak teraz widzicie, żebyśmy mogli sobie to elegancko zaobserwować. Sugestia, moi drodzy, jak najbardziej pykła. Mit czwarty, to działa, tylko musisz włączyć limit klatek w ustawieniach. No tak, w ostatnim odcinku, słuchajcie, pojawił się mit, który mówił o tym, że jak wbijemy sobie do jednej łuzy trzy kule bilardowe, to wtedy zaczną z tego stołu wylatywać na jakieś podejrzane iskry. No i oczywiście na odcinku nic ciekawego się nie wydarzyło, także włączmy sobie teraz limiter klatek i zobaczmy, czy przypadkiem coś się nie zmieni. No i uwaga, słuchajcie, trzecia bila za chwilę wpadnie do łuzy i czy tym razem... O, o, ej, widzieliście to? Ej, teraz w ogóle uderzyłem ze snajperki i patrzcie, jaki zajebisty efekt. No i rzeczywiście, słuchajcie, przy limiterze klatek coś tu się dzieje. No coś tu się ewidentnie dzieje, gdy mamy tych FPS-ów tylko 30. No, ale jaja, no teraz się dzieje, słuchajcie. W trzech kieszeniach umieściłem po 3 bile i de facto z każdej jakieś tam iskry lecą, a najbardziej stąd. Z tej łzy, która znajduje się tutaj, więc sugestia jak najbardziej pykła. No i sorry, oczywiście, że już wtedy nie zbadałem tego przy 30 FPS-ach, ale nie miałem pojęcia, że coś takiego przy 30 FPS-ach będzie się działo. Bardziej przeważnie jakieś bugi występują przy większej ilości klatek, przy 60, 100, 200, aniżeli właśnie przy 30. Przy 30 najczęściej wszystko działa dobrze, więc no po prostu nie miałem pojęcia. A gdybyś użył sztuczki pozwalającej chodzić pod wodą i wtedy rzucał mołotowa? Zobaczymy sobie to na szybko, moi drodzy, ponieważ no rzeczywiście ostatnio próbowaliśmy sobie zniszczyć przy pomocy mołotowów samochód, który znajduje się głęboko pod wodą i nie było to możliwe. Natomiast no też trzeba będzie wziąć pod uwagę to, że w tym momencie bardzo mocno oszukamy grę, nie? Więc nawet jeżeli coś takiego będzie możliwe, no to no nie będzie tego można oczywiście zbytnio zaliczyć. Okej, ja sobie dam do ekwipunku mołotowy jeszcze. Zobaczmy, czy w tym momencie mołotów będzie wybuchał.
Jest jakby dźwięk tego, że on wybucha, ale no wizualnie nie wybucha. Próbuję sobie teraz coś jeszcze wskórać bliżej brzegu z nadzieją, że uda mi się jakiegoś tam mołotowa, że tak powiem roboczo, doprowadzić do wybuchu, ale też niestety nic się nie dzieje. Także mołotowy po prostu pod wodą nie działają. No i tyle. Też widziałem klip z wózkiem. Kolega wjeżdżał z wózkiem na widłach do lakiernika, stawiał go na ziemi, odjeżdżał od niego i przemalowywał widłaka. Potem wysiadał i wsiadał do wózka, z tym, że animacja była jakby wsiadał do samochodu, nie jak na motor. Prawdę mówiąc, to bardzo w to wątpię. Już na ostatnim odcinku wam mówiłem, że w internecie jest mnóstwo tego typu filmików, że jakieś tam Bad Smokey, Mad Smokey, Mad CJ, Mad Carle publikują różne fake wideo, gdzie pokazują rzeczy, no które po prostu są nie do uzyskania w świecie GTA. No i można taki filmik znaleźć, wam go ostatnio pokazywałem, jak tam chłop sobie śmiga na wózku sklepowym, tak jakby jeździł na motocyklu. No i to po prostu wieje od samego początku jednym wielkim fejkiem. Ja sobie to oczywiście ostatnio przetestowałem, niczego ciekawego nie udało mi się uzyskać, ale faktycznie takiej próby, o której nam tu Ali napisał, no takiej próby nie wykonywałem, więc dajmy temu jeszcze szansę i spróbujmy coś wskórać. Czyli w skrócie mówiąc, teraz plan jest taki, że wbijamy sobie w taki oto sposób wózkiem widłowym do Pain Spraya, zostawiamy ten wózek sklepowy, wpychamy go jakby, żeby ten wózek sklepowy nie był jednocześnie na widłach. No i w tym momencie rzekomo, jak wyjdziemy z widłaka i podejdziemy do tego wózka sklepowego, naciśniemy Enter, to CJ na niego wsiądzie, co się oczywiście absolutnie nie dzieje. Ballasi nigdy, ale to nigdy nie zaatakują Grove Street, nawet jak przejmą wszystkie inne tereny. Czy ballasi mogą kiedykolwiek przejąć Grove Street? To jest w ogóle dobre pytanie. Raz mi się udało, ponieważ no na pewnym etapie fabuły tak naprawdę Gang Families przestaje istnieć i na Grove Street spawnują się właśnie ballasi. Co więcej, w jednej z misji w grze, w sensie w GTA San Andreas, mamy taką misję, gdzie musimy to Grove Street odzyskać, ponieważ no dowiadujemy się, że ono jest właśnie w rękach ballasów. Natomiast powiem wam szczerze, że mi nigdy taka sytuacja się nie przytrafiła, żeby ballasi atakowali Grove Street, żeby musiał na przykład tu przyjechać, żeby tę dzielnicę ratować. Nie miałem czegoś takiego po prostu. No i pomyślałem sobie, że na początku zacznę od tego, że doprowadzę do sytuacji, w której ballasi otaczają Grove Street. Poczekam sobie tak mniej więcej kilka dób w grze i zobaczę, czy ten atak się odbędzie, no bo tak mi się wydaje, że jeżeli ballasi mają jakąś tam dzielnicę otoczoną, to to jest sytuacja, w której oni powinni tę dzielnicę, która znajduje się tak jakby w środku tych terenów, które są pod władaniem ballasów, że ballasi właśnie ten obszar powinni zaatakować. A właśnie teraz takim obszarem jest Grove Street, więc ja sobie poczekam kilka dób, no i zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek się wydarzy. No i słuchajcie, mamy informację o ataku, ale z tego co widzicie, no to ballasi atakują zupełnie inną dzielnicę. Grove Street jak na razie nie ruszają. No i moi drodzy, największy horror każdego wielkiego fana Gangu Families właśnie się ziścił, ponieważ jak teraz widzicie, wszystkie, ale to wszystkie dzielnice, które mogą być przejęte w GTA San Andreas, należą do ballasów, oczywiście poza samym Grove Street. Także nie pozostaje nic innego, jak wpisać sobie kod na przyspieszenie czasu i zobaczyć, czy w takiej sytuacji ballasi w końcu zaatakują Grove Street, czy cały czas będą przed tym uciekać? Można tak powiedzieć? Tak, to jest chyba właśnie to, co chciałem powiedzieć. Także no, patrzymy i czekamy i zobaczymy zaraz, jak to wygląda. Mięśnie spadają, tłuszcz spada, CJ zaraz w ogóle trafi pewnie do szpitala, a nic się jak na razie nie dzieje. Miałem też powiadomienie o tym, że respekt spadł, ale no, z tego co widzę po statystykach, respekt cały czas jest wymaksowany. Ej, coś w tym może być. Zobaczcie, CJ właśnie trafia do szpitala, już mnóstwo dni w świecie gry minęło, a ballasi cały czas nie atakują tego Grove Street. Także podsumowując, wydaje mi się, że ballasi nie mogą zaatakować Grove Street. I takim przypadkiem, który najbardziej mnie w tym utwierdził, był przypadek, w którym miałem tylko dwie dzielnice dla gangu Families. Było to Grove Street, no i jeszcze jedna dzielnica. I w takim przypadku ballasi też zaatakowali właśnie tą drugą dzielnicę, no a nie Grove Street. Dajcie znaka, czy wam się zdarzyło, żeby ballasi zaatakowali wam Grove Street, no bo ja przyznam szczerze, że no nie dałem rady takiej sytuacji wywołać.
samoloty nie wybuchają w wodzie, w przeciwieństwie do samochodów. No fajne to fajne, ale powiem wam, że to mi też trochę wieje ściemą i to z tego powodu, że raz, że jak widzicie w tym momencie na ekranie samochody w GTA San Andreas, które są pod wodą i w nie strzelamy, one są w stanie nas spokojnie wybuchnąć. No i w sumie autor tego mitu też o tym wspomina. Natomiast ciężko mi w ten mit uwierzyć głównie z tego powodu, że jak uderzymy sobie w taki oto sposób samolotem o taflę wody, to on nie że wpada pod tą wodę, tylko on od razu wybucha. I dlatego też wydaje mi się, że łatwo będzie taki samolot, który jest pod wodą, wysadzić za pomocą na przykład minigana albo jakiegoś tam ładunku wybuchowego. Niemniej, aby zobaczyć jak faktycznie jest, to nie potrzebujemy tutaj mego gadania i moich spekulacji, tylko próby, którą teraz sobie wykonujemy. Wpychamy hyderkę, poczekamy sobie elegancko, aż ona trochę zatonie, żeby, proszę ja was, ona calutka schowała się pod taflę wody, no i zaraz ją będziemy próbować rozpierdupcyć. Myślę, że możemy zacząć. Zobaczmy, czy hydra wybuchnie, czy nie. Ej, nie wybuchła, poważnie, ale jaja. A jak słuchajcie, byśmy sobie wzięli rocket launchera i zobaczyli teraz, jak to będzie wyglądać. Ej, no hydra cały czas nie chce wybuchnąć, ale to są jaja, słuchajcie. Naprawdę, nawalamy w nią, nawalamy, a ona nic. Oczywiście jakby rakiety rozbijają się o nią, ale hydra jest cała. Dobra, wykonujemy sobie, słuchajcie, próbę numer 2. Jak teraz widzicie, mam nadzieję całkiem dokładnie, mamy tu hydrę zatopioną, więc znowu będziemy w nią walić z minigana. No i tym razem nie przynosi to też absolutnie żadnego efektu. W sensie hydra trzyma się świetnie i ta hydra absolutnie nie chce wybuchnąć. Ej, to jest niesamowite. Zobaczymy sobie jeszcze próbę, słuchajcie, w oczku wodnym, bo może to będzie troszkę inaczej. Czasami tak jest, nie? Nawet ostatnio w odcinku się przekonaliśmy, że woda w oczku wodnym, albo w jakimś tam basenie, albo w czymś takim, potrafi zupełnie inaczej działać, inaczej oddziaływać na pewne rzeczy, w tym przypadku na mołotowy, niż woda, która znajduje się w oceanie. No to mi się udało, słuchajcie, nie? Mi się w ogóle też wydaje, że może ja za krótko strzelałem sobie w taki samolot. Może trzeba znacznie, ale to znacznie dłużej w taką hydrę z tego minigana nawalać. Kurde, może zbyt szybko się poddawałem wcześniej. Zobaczmy tym razem. Tak, no to nie jest tak, że samolotów po prostu, moi kochani, nie możemy niszczyć, gdy one znajdują się pod wodą. Chodzi po prostu o to, że musimy dużo dłużej w taki samolot strzelać. No bo jak taki samolot, słuchajcie, znajduje się na lądzie, to wystarczy, że weźmiemy sobie minigana, dosłownie chwilkę w niego postrzelamy i mamy olbrzymi wybuch. I to samo dzieje się pod wodą, ale musimy znacznie dłużej strzelać. Także mi się wydaje, że cała ta zagadka tego mitu została rozwiązana. Natomiast dajcie oczywiście znaka w komentarzach, co uważacie, gdybym jednak waszym zdaniem się na przykład mylił. Podczas pierwszej cutscenki, kiedy policja nas zatrzymuje, można wpisywać kody. Wpisz kod BAGOWPG. To chyba był kod na atakowanie CJ-a przez przechodniów, ale muszę jeszcze sprawdzić. Wówczas, kiedy policja dojedzie do pociągu, przed którym się zatrzymuje, wszyscy policjanci wysiądą, a CJ pojedzie dalej sam. No dobra, ja zweryfikowałem sobie ten kod i się okazuje, że jest to kod taki, że wszystkie wrogie gangi atakują CJ-a. Trochę tego nie rozumiem, no bo przecież wrogie gangi zawsze atakują CJ-a. Nie wiem, czy tu przypadkiem jakiś błąd nie jest na Eurogamerze. Wrogie gangi atakują gracza. No come on, w ogóle, o co chodzi? To jest tak głupie. No chyba, że ja jestem głupi, czegoś nie kumam, no nieważne. Teraz jeszcze oczywiście jest moment, gdzie nie możemy sobie tych kodów wpisywać. Teraz wpisałem kody, jak widzicie, jak właściwie nie widzicie, w lewym górnym rogu ekranu nie pojawił się komunikat cheat activated. Także jeszcze chwilkę musimy zaczekać. I to jest ten moment, kiedy kod BAGOWPG będziemy mogli sobie wpisać. No właśnie, cheat activated, zajebiście. Lada moment tak naprawdę dojedziemy do wyznaczonego miejsca, to jest tuż za rogiem, za chwilę radiowóz LSPD, właściwie radiowóz Crashu skręci, no i będzie ta scenka, o którą nam chodzi, czyli pociąg, radiowóz się zatrzyma i zobaczcie, że chłopaki wysiedli, poważnie. Tylko teraz pytanie, czy rzeczywiście jak ten pociąg cały przejedzie, to czy radiowóz bez kierowcy ruszy sam i pojedzie bez Pulaskiego, Hernandeza? No i ten Peniego. Dobre to jest, podoba mi się. Nie dość, że dalej słyszymy dialog między postaciami, to do tego jeszcze mamy typowy ghost car. No kurde złoto. Jak ta fura jedzie, no ludzie. Rockstar, no taki kod zrobił i nie przewidział, że ludzie go przetestują. Nie no, oczywiście żartuję, nikt by tego nie przewidział. Tak czy siak, słuchajcie, bez zbędnego przedłużania, mit możemy sobie potwierdzić. Kozacka ciekawostka. CJ zmieści się do obręczy koszykarskiej. Pomysły to wy macie niezłe, ale i tak w sumie spoko, że nie badamy sobie
tego, czy czarnoskóry Karl mieści się w jakąś, kurde, mini-azjatkę. Przepraszam, to było nie na miejscu. Dobra, wydaje mi się, że samochodem, który nam pomoże w tych testach... W ogóle, kurde, what the fuck, dlaczego ja to wybrałem? Nie wiem, może was to interesuje. Czy Karl mieści się do obręczy koszykarskiej? Chyba w ogóle powinienem tyłem zaparkować. Spróbujmy tyłem, no. Dobra, słuchajcie, próbujemy wejść do obręczy koszykarskiej. Czy CJ się w niej zmieści? Fuck, nie o to chodziło. Puśćcie, no kurde, puśćcie. CJ, puśćcie, nie w taki sposób, no. W ogóle to czekajcie, odstawmy sobie trochę tego ambulansa. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że chyba teraz zaparkowałem idealnie, więc wbijamy sobie do obręczy. I czy CJ się przez nią przeciśnie? Nie, no gdzie, no fake. Nie da rady, nie da rady się przecisnąć. Jak? Jeszcze, słuchajcie, troszkę spróbuję tym ambulansem odjechać i teraz spróbę wykonać. Może jakby kolizja tego ambulansu wychodzi poza obszar jego tekstury. Zobaczmy teraz. Nie, no słuchajcie, to jest fake. To jest fake. CJ nie mieści się do obręczy. Nogi mu się mieszczą, ale potem dupa. Nic z tego nie ma. Jeszcze w sumie sobie pomyślałem, że może tamten CJ był trochę za tłusty. Może ten chudy się zmieści. No ale jak widać, chudy też do kosza nie wchodzi. No nie ma opcji, żeby się przecisnął. Nie? A może inny kosz musimy zobaczyć? Może tamten ma jakąś taką niestandardową obręcz, taką za małą i nie da rady. Ale chyba jednak nie, skoro do tego też mi się nie udało wleźć. Ja chyba, słuchajcie, wiem, o co chodzi. Teleportowałem się właśnie na boisko w Los Santos, ponieważ jak pewnie doskonale kojarzycie, mieszkańcy, ogólnie ludzie sobie przed domami montują kosze do gry w koszykówkę, które mają niestandardowe obręcze. Mają te obręcze dużo mniejsze. Na pewno będzie tak, słuchajcie, że CJ tutaj do tego kosza się już... Ej, to miało być dla beki powiedziane. Fak, dobre. Ej, tutaj się chyba mieści. Patrzcie to, piękne. Ej, serio, wchodzi tu, nie? Zobaczcie, przechodzi przez obręcz. Ej, to tylko pokazuje, że żaden mit nie jest głupi, nie? Że każdy mit, mimo tego, że wydaje się z boku patrząc mega głupi, to finalnie i tak, słuchajcie, może być fajny. No dobra, tak, oficjalnie Karl CJ Johnson mieści się do obręczy koszykarskiej, ale zależy na którym boisku i którą tą obręcz sobie wybierzemy. Na ekranie końcowym, moi drodzy, zostawiam wam dwa filmy, które, no, dajmy na to, w ostatnim kwartale oglądały się najfajniej. Na górze macie jak coś najbardziej idiotyczne misje, jak dla mnie w GTA, a na dole macie jeszcze jedną totalnie bezsensowną rzecz z każdego GTA. Tymczasem dziękuję, że byliście, dziękuję patronom, trzymajcie się i do zobaczenia, strzałeczka.